Radio LK. Proszę Państwa, jeszcze raz dzień dobry. Zacznę nietypowo. Zacznę od prośby do słuchaczy Radia LK. Jakby co to na miarę tutaj, prawda, redakcja ma. Ja naprawdę od kilku lat, od dłuższego czasu staram się dociec, kiedy kończył się rok szkolny i kiedy zaczynał się rok szkolny, gdzieś ponad 100 lat temu. Poważnie, nigdzie nie znalazłem takich danych, może kiepsko szukałem. Ale na przykład 100 lat temu, zresztą jeszcze w okresie, na początku okresu międzywojennego, wakacje zaczynały się gdzieś około 10 lipca. Natomiast za tych czasów niemieckich, zaborczych, na pewno zaczynały się, kończyły się wakacje z końcem września. Z tym, że ewentualnie dzisiejsze dzieci, dzisiejsza młodzież, którą no, ta wiadomość mogłaby pocieszyć, no to troszeczkę muszę zmartwić, to były tak zwane wakacje, no, ta długa przerwa kartoflana. Dlatego przypomnę, że proszę Państwa, no to były zupełnie inne warunki, inne życie, my nie potrafimy sobie tego wyobrazić, jak wtedy się jeszcze biednie żyło, jak się ciężko pracowało, jeszcze w okresie międzywojennym, no w Polsce około 75% ludzi utrzymywało się przecież tak naprawdę z gospodarstw rolnych i one były nie tylko na wsi, ale nawet w miastach, przecież jeszcze w latach 60. trafiały się gospodarstwa, przynajmniej jednorolne, naprzeciwko mleczarni było. Także, krótko mówiąc, przytłaczająca większość społeczeństwa po prostu musiała od rana do wieczora pracować po to, żeby no, może nie głodować, ale żeby w miarę normalnie się najeść. Także, krótko mówiąc, no dzieci, ten rok szkolny dlatego się kończył 10 lipca, bo zaczynały się żniwa, także dzieci od razu po prostu ze szkoły szły pomagać przy żniwach, a później pomagały przy właśnie kartoflach i kiedy się kończyły kartofle, to szły do szkoły. Ale sztywnych dat nie znamy. Ja powiem w ten sposób, no już takie różne daty znalazłem i powiem jeszcze inaczej, być może po prostu co jakiś czas zmieniano, dostosowano do jakichś warunków pogodowych, do jakichś uprawowych, to też z dzisiejszej perspektywy czasu takich strasznie sformalizowanych, gdzie ci biedni nauczyciele są zarzucani, nie wiem, stosem papierów, różnych programów. Ja myślę, że za tamtych czasów jednak pod wieloma względami normalniejszymi po prostu można było rok szkolny przesunąć o kilka dni, wiesz, większego problemu, bo po prostu się uczyło w szkole, a nie wypełniało papierki. Ten rok tak naprawdę jest zupełnie inny, także... No to już z innego to powodu, za 100 nie? Lat natomiast jeszcze raz podkreślę, wydaje mi się, że te wakacje były trochę dłuższe, natomiast po prostu dlatego właśnie od tego 10 mniej więcej lipca do końca września, po to, żeby te dzieciaki mogły pracować, pomagać, jeżeli są w polu. No dobra, no czyli wiemy już, że wakacje już się pracowano, ale jak już się odpoczywano, to co robiono? Jak już, to się też zdarzało. Także przede wszystkim, no nie odpoczywano w zasadzie w tego słowa znaczeniu dzisiejszym, bo no to mało kogo było stać. Ja powiem w ten sposób, znamy chyba postać Józefa Góreckiego, taki najwybitniejszy tutaj leszczynianin okresu międzywojennego, senior miasta Leszna i też jeden z najbogatszych ludzi w Lesznie. Mam zdjęcia przekazane im przez jego krewnych, przez jego rodzinę i tam między innymi jest, jak Józef Górecki z rodziną sobie odpoczywa gdzieś tam na Helu, prawda, na łódce sobie siedzą w strojach kąpielowych, zresztą to, prawda, takich długich, niejednoczęściowych. I to jest lat 20. I też zdjęcie jego córki pod palmą z Dubrownika. No proszę. Także tak, ale no czyli kogo było stać, ten wyjeżdżał. Czyli... Natomiast no, ta podcast to była elita elit po prostu, nie? Oldschoolowo all inclusive, można powiedzieć. Chyba troszkę tak, dokładnie. A co z tymi normalnymi Kowalskimi? A z tymi przeciętnymi, tak, dokładnie, mieszkańcami. Szpanią, no generalnie oni po prostu wyjeżdżali na bardzo popularne w okresie międzywojennym pikniki, czy raczej takie jednodniowe wyjazdy, różne imprezy. Tutaj mówimy oczywiście przede wszystkim o mieszkańcach Leszna. No miejsce najpopularniejsze niewątpliwie było Bożkowo, ale też jedno miejsce w Krzycku. Pamiętajmy też jedną rzecz, że wtedy nie było praktycznie samochodów. W Lesznie, o ile dobrze pamiętam, było około 60 samochodów przed wojną drugą światową. Dookoła nic się nie jeździło. Właśnie chciałem powiedzieć, do Krzycka, panie redaktorze, słuchajcie, przejeżdżacie przez te tory w Krzycku i tam jest ten budynek, to jest spółdzielni chyba inwalidów start. To przed wojną, od 20 roku, był bardzo, że tak powiem, sympatyczny, wesoły lokal, który należał do znanego mieszkańca Krzycka, pana Przeradzkiego, sołtysa zresztą tej wsi. No i tam, tam bardzo często leszczyniacy jeździli. Tutaj akurat wychodziła im z pomocą, zresztą przy tym zarabiała, no komercyjną pomocą, nic z tym złego, PKP, która postawiała specjalne pociągi takie wakacyjne. No i tutaj mam taką ciekawostkę, na przykład z 24 sierpnia 24 roku nad tym jeziorem odbyła się impreza urządzona przez Towarzystwo Robotniczo-Oświatowe z Krzycka Nowego. Była jeszcze taka wieś później włączona do Krzycka Wielkiego. Oczywiście zaproszono też przede wszystkim mieszkańców Leszna, no bo to największe miasto w okolicy. Co się wtedy odbywało? Koncert, na gości czekały łodzie, którymi wożono je po jeziorze. Nie brakowało też takich atrakcji jak konkurs szczelnia dotarczy, wyścigi dla dzieci oraz loteria. Słuchajcie, jak ciekawie wyglądały nagrody z dzisiejszego punktu widzenia. To były żywe gęsi, kaczki, kury, ale też owoce. Tak, no...
jeszcze raz podkreślę, wtedy wielu ludzi po prostu miało problem, żeby regularnie się dobrze najeść, nie? Mm-hmm. Także taka nagroda, no to po prostu gospodyni to brzydko mówiąc zaszlachtowała i był z tego obiad dla rodziny, być może na dwa dni także. Miało to bardzo takie praktyczne, nie? Zastosowanie. Teraz po prostu nam się poprzewracało, już nie powiem gdzie. Jakbyśmy to konkurencję. No niestety, ja powiem tak, fajnie dążyć do wysokiego poziomu życia, ale rzeczywiście tu się zgodzę, że troszkę już nam z tego powodu rzeczywiście nie wychodzi to na dobre czasami. No ale wracając do tych ciekawszych, prawda, czasów, a przynajmniej ciekawych pod wieloma względami. Bożkowo, słuchajcie państwo, było już bardzo popularne w okresie międzywojennym w Poznaniu. Też się zachowały informacje, że z Poznania podstawiano specjalne pociągi. Na przykład 22 lipca 1934 roku, też taka ciekawostka, w Poznaniu wtedy panowało 30 stopni w cieniu, 47 stopni zmierzono. Także tak, wtedy też były upalne lata, te się trafiały, także z tym efektem cieplanianym to ja też troszkę ostrożnie. Ale ja jeszcze tylko chciałbym dopowiedzieć, że zimy też były zupełnie inne, prawda? Panie redaktorze, w latach 20. przez 10 lat nie było śniegu. Nie było? Nie było, jeśli chcecie, to też wam mogę zrobić. Mogę też wam zrobić na ten materiał. Nie pamiętam tych czasów. Ja też nie pamiętam, ale wyczytałem. W 29 roku, mówiąc brzydko i kolokwialnie, jak przywaliło do 30 stopni. To ludzie nie wiedzieli, co to jest. Po prostu opisywano tak jakby po prostu jakieś krainy syberyjskie. Nie, przodkowie już zapomnieli nasi, jak się trzeba zachować przy takich temperaturach. I znalazłem właśnie opis poznańskiej gazety, że na cebulkę się ubierać, że nie wolno długo chodzić po dworze i tak dalej, i tak dalej. Także generalnie były ostrzejsze zimy, tutaj tego nie neguję, natomiast trafiały się też takie fale, że śniegu po prostu nie znano. Ja mam tuż też taką teorię, że po prostu, dlaczego ludzie opowiadają o tym, że takie hałdy śniegu były, bo to tkwi w pamięci. Tak. Jak była jakaś zima, że no nie było tego śniegu, to się przeszło i zapomniało za chwilę, nie? Jak tutaj się chodziło gdzieś po 2 metry w tym śniegu, to się o tym pamięta. Coś musi nas szok wywołać, tak? Żeby o tym, no właśnie, no słuszna uwaga. Ale już wracając do tych naszych wakacji, także Bożkowo było popularne, bardzo znane w Poznaniu. Słuchajcie, i tego 22 lipca 1934 roku, kto mógł, to po prostu uciekał ze stolicy Wielkopolski do okoliczne jeziora. I PKP, co zaznaczono w gazecie, podstawiło tylko jeden pociąg dalej. Dokąd? Do Bożkowa. Proszę. Także dokładnie. No tu mam jeszcze taką ciekawostkę o wycieczce tramwajarzy z 37 roku z Poznania, 180 osób, które pozwiedzało, prawda, pobawiło się w Bożkowie, później sobie pojechało jeszcze zwiedzać kościół w Przemęcie. Ale to jest dość ciekawe, bo w okolicach Poznania przecież też są jeziora. Są także też jeziora, no ale to też świadczy o tym, jak no tutaj już musiano cenić Bożkowo, tak, jak to Bożkowo lubiono, zgadza się. Także też mnie troszeczkę dziwiło. Teraz patrząc na to, kto do Bożkowa jeździ, to też i południe, Wrocław bardzo mocno też opanował Bożkowo. Zgadza się, dlatego no wystarczy spojrzeć na mapę, na całym Dolnym Śląsku nie ma prawdziwego jeziora, jeziora z prawdziwego zdarzenia. Pierwsze to jest właśnie to dominickie, także. No ale wtedy Wrocław, wtedy nie mieliśmy tego problemu, bo to było niemieckie, więc. czyli ludzie odpoczywali jednodniowo. Generalnie. Mhm. No, następna ciekawostka. No, też potrafili się nieładnie zabawiać. Tutaj akurat z początku lat 30. Słuchajcie, gdzieś mniej więcej na Dominicach był rybak o nazwisku Sterna. O, dzień dobry. A tak, pan Sterna. Nie wiem, kim był pan Sterna, no, ale pewnie jakimś miejscowym rybakiem. Dogadał się z nadleśnictwem Włoszakowice i wydzierżawiał od nich część jeziora na łowisko. No wiadomo, że łowisko to nie tylko przyjemność, ale też duża inwestycje, ciężka praca, także krótko mówiąc musiał ten teren ogrodzić z napisami, tam tabliczki łowisko, teren wpłynięcie zbronione, do jakieś tego oczywiście jakieś dreny, prawda, jakieś tam sieci. No i coś okazało, że letnicy, którzy już wtedy masowo tam odpoczywali na tym jeziorze, mieli to, jakby to powiedzieć, w poważaniu i spokojnie sobie tam wszędzie pływali, mu niszczyli te sieci. No i pan się bardzo zdenerwował. Aha, jeszcze tłumaczyli przy tym, że w hotelu, ponieważ wynajmowali przy hotelu, który był na głównej plaży, i powiedziano, łódki, kajaki, powiedziano im, że nie ma żadnych przepisów, które by im zabraniały wpływać, że on sam sobie to postawił, także no w Polsce zdarza się, że tak powiem, nie tylko dzisiaj takie sytuacje. No i tam sobie wpływali, no i pan Sterna wściekły napisał pismo do wójta Śliwy, to był wczesny wójt Włoszakowic, z prośbą o interwencję, on interweniował w tym nadleśnictwie, no i najprawdopodobniej skończyło się tak, że pan po prostu skonfiskował kilka kajaków i powiedział, że za wykupy mają te kajaki oddać, nie? Także to na bank Grzesia przodek, tak. Temperament podobny. Słuchajcie, z drugiej strony, jeżeli już mówimy o komercyjnym wykorzystaniu Bożkowa, no to też próbowano na nim zarobić. Mamy styczeń, dokładnie 13, 1938 roku, taką zacną organizację jak Zrzeszenie Samodzielnych Kupców Chrześcijańskich w Lesznie. No i co miesiąc się zbierali i po prostu sobie tam radzili, jak pieniądze, krótko mówiąc, zarobić i wyciągnąć. No i wtedy pan prezes, pan niejaki Jan Matelski,
zaproponował, aby zrzeszenie przystąpiło do Ligi Popierania Turystyki. A to dlatego, że można było dostać różne wtedy ulgi już wtedy. Państwo próbowało się wspierać przedsiębiorców, którzy próbowali inwestować w przemysł turystyczny. I konkretnie chodziło o malowniczo pięknie położone, urocze Bożkowo. Krótko mówiąc, przystępując do tej ligi, mieli nadzieję na to, że korzystając z ulg podatkowych, uda im się na tym zarobić. Co konkretnie, jakie mieli plany, no to miało być omawiane później, no ale jak już kiedyś mówiłem, tych gazet leszczyńskich, tak niewiele się zachowało, więc nie wiemy, co tam, prawda, miało powstać. Natomiast też taka ciekawostka, proszę Państwa, Bożkowo, pensjonat na głównej plaży miał prąd. Dzisiaj nam się też wydaje trochę inną bajką, ale przypominam, a jeżeli ktoś nie wie, to informuję, że przed wojną tylko 3%, słuchajcie, polskiej prowincji miało prąd elektryczny. I to nie była Wielkopolska. W Wielkopolsce na prowincji nie było prądu elektrycznego. Krótko mówiąc, wychodziło się poza rogatki miasta, to się po prostu ginęło w ciemnościach. Trafiały się miejsca z prądem elektrycznym, ale to po prostu mieli własne agregatory, jakieś tam systemy napędzające ten prąd, oświetlające sale. No i jak się okazuje, już w 1938 roku taka była w Bożkowie. W pensjonacie było 30 pokoi, jak czytamy w reklamie z Poznania, dla poznaniaków posiada salkę, dużą werandę, dogodne zejście na plażę i dobry bufet oraz światło elektryczne, co bardzo podkreślano. Jeszcze jedno, czegoś nie, jakoś tak w dzisiejszych opracowaniach nie widziałem, napisano, że to skocznia jest. Skocznia w Bożkowie. Skocznia w Bożkowie. Może ale pani powiem, być może na ciaska. Poważnie, bo wiem, że w Wąsoszu, nie, no to że akurat Niemcy, ale w Wąsoszu też tam sobie miejscowy restaurator wybudował jakąś skocznię na ciaską. No być może też tam, prawda, na zimę przyjeżdżali. Naprawdę tylko napisali, że skocznia, nie? Także. Czy coś wiadomo na przykład o cenach, ile taka noc w takim hotelu, czy tam niestety nie zachowały się, jedyne co informacje jakieś zachowały, to bilety do Bożkowa i z powrotem kosztowały 90 lub 96 groszy. Z tym, że wtedy waluta miała taką realną wartość kilkanaście razy większą niż dzisiaj. Czyli powiedzmy, że to było 15 zł w jedną i w drugą stronę, nie? Także. Mniej więcej chyba tak, mniej więcej jak, tak jak dzisiaj, no, także dokładnie. Przy czym, no jeszcze raz podkreślę, to były specjalne też pociągi podstawiane właśnie do Bożkowa czy do Krzycka. No kolej na nich naprawdę zarabiała dobre pieniądze. Tutaj też taka informacja z 1938 roku w całej Polsce, wtedy organizowano zresztą rok rocznie. Dni morza zbierano wtedy pieniądze na naszą flotę, marynarkę wojenną i handlową. No i w dniach 23 i 30 czerwca one się miały odbywać w Bożkowie właśnie. Pogoda była fatalna, ale mimo to i tak 800 osób przyjechało, tylko 800 osób podstawionym pociągiem z Leszna. Oczywiście część była miejscowych, z tych okolic, część dojechała w własnym zakresie, także no to też świadczy o tym, że było mało atrakcji, tak, także, nie? A było bardzo zimno, także nikt się nie chciał kąpać. Atrakcji było sporo, łącznie z wyborem, planowano wybory Miss Plaży, ale stwierdzono, że będzie tak zimno, że dziewczyny pozamarzają. Ale w futrach? Miss Futra. No, chyba tego nie przewidzieli, wiecie. Chyba plaży by chyba tego nie przewidzieli, nie, ale ponieważ był konkurs też tańca parami, także po prostu uznano, że ta pani, która się zaprezentuje najlepiej w tańcu, ta zostanie Miss Plaży. No tak trochę... Troszkę dziwne to sędziowanie, no ale... I to też w Bożkowie. Też wszystko w Bożkowie. Czyli dni morza w Bożkowie, no to jest w ogóle ciekawe. Dlaczego morza tego nie nazwali były? Dni jeziora na przykład? To znaczy, ja pani powiem, to akurat no, chyba bym zasady, że zawsze to woda, nie? Dobrze, pociągiem można było do Krzycka lub do Bożkowa pojechać, a w stronę Osiecznej na przykład, jak to wszystko wyglądało, to znaczy, jeśli chodzi o dostępność jakby? Prawda jest taka, że no, te wszystkie miejscowości przed wojną rozbudowywały się dzięki połączeniom kolejowym. Osieczna takiego połączenia kolejowego nigdy nie miała. No tutaj akurat się zachowała informacja z 24 roku, że tak powiem troszkę z dramatyczniejszych historii, zdecydowanie dramatyczniejszych. Otóż w 24 roku była zabawa nad jeziorem, nagle z pobliskiego lasu padły dwa strzały i tańczący pan zginął na miejscu, a jego partnerka została ciężko ranna. Jak się zakończyło, dlaczego strzelano, kto strzelał, czy śledztwo coś wykazało, powiedziałem, to też milknie w dziejach tutaj, niknie w dziejach, mrokach. To niestety za mało gazet nam zostało, nie da się tego już otworzyć to do końca. Może tak, także przepraszam, jeszcze tylko dokończę. Osieczna nie. Tutaj po prostu dlatego, że nie było pociągów. No ja bym chciała zakończyć jakąś tą rozmowę optymistycznym akcentem, także może teraz coś takiego na pokrzepienie serc, że kiedyś się nie odpoczywało, a teraz się odpoczywa. No właśnie to chciałem powiedzieć. No dzisiaj poziom życia, chociaż możemy narzekać, ale proszę mi wierzyć, że jest nieporównywalnie wyższy z tym, jaki był wtedy. Także krótko mówiąc, wtedy jednak chyba no teraz chyba większość z nas może sobie pozwolić na jakieś wyjazdy krótsze czy dłuższe. Zresztą widać, ile osób jeżdża choćby gdzieś tam na południe, nie? W różne części świata, także...
Pod tym względem nam się poprawiło zdecydowanie. I niech tak będzie, albo nawet niech będzie jeszcze lepiej. I doceńmy to, co mamy, prawda? A, to proszę panią. Tutaj się panią do końca nie zgodzę. Człowiek nigdy nie jest chyba zadowolony tak naprawdę z tego, co ma. Ale życzę, żeby był. Kwestia nastawienia. Zawsze jest lepiej tam, gdzie nas nie ma i kiedy nas nie ma. Grzesiu za tydzień rozpoczyna wakacje, z tego co wiem. Tak, przypomniało mi się przypadkiem. Także wiesz już gdzie? Na Bożkowo. Dokąd? Ja zresztą do Bożkowa zawsze pieszo, bo w Uszakowic to było 3 km. Anglicy zawsze, nie? Kręcą taki program cykliczny, żeby wysyłają rodziny współczesne do XIX-wiecznych, czy nawet międzywojennych farm. Mhm. Tam, gdzie nie ma prądu, gdzie jest wychodek, no różnie ubikacja na dworze. Dałbym radę. Ja też. Szczególnie, powiem tak, to jest trochę kwestia przyzwyczajenia, natomiast nie zapomnę, jak dzieciaki były przerażone, bo gdzie są frytki i kurczak, nie? Także... Kurczak biega. Dziękujemy bardzo za odwiedziny i zapraszamy częściej. Damian Szymczak. Dzisiaj będziecie mnie zapraszać, to bardzo chętnie. Mam nadzieję, że teraz, jak na koniec roku szkolnego się spotykamy, to na początek roku szkolnego też jakiś temat się fajny może znaleźć. No i tematów nie brakuje, także na pewno jakiś przygotuję. Do zobaczenia. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.